Witajcie. Jako, że wielkimi krokami nadchodzi nowy rok, pomyślałam, że nagram dla Was odcinek z przepowiedniami na 2023 rok oraz kolejne lata. Co nas może czekać? Ile z widzeń największych jasnowidzów się sprawdziło? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Na wstępie jeszcze muszę zaznaczyć, że samo opowiadanie o przepowiedniach nie oznacza, że w nie wierzę. Wiele za nami przepowiedni, które się nie sprawdziły, jednak są też takie, które przewidziały różne wydarzenia. Czy te, o których dziś opowiem, się spełnią? Przekonamy się. Zanim jednak zaczniemy, byłoby super, gdybyście zostawili tu po sobie jakiś ślad, polubienie czy komentarz. Dzięki temu YouTube będzie Was powiadamiał o moich nowych filmach, a wiem, że niestety jest z tym duży problem, bo codziennie o tym piszecie. Okej, a teraz przejdźmy już do odcinka. Pierwsza z przepowiedni, o której Wam opowiem, jest raczej mniej znana. Miała zostać wygłoszona w Przemyślu 3 maja 1863 roku przez Anioła Stróża Polski. Co najciekawsze, część tej przepowiedni już się spełniła. Anioła miał spotkać chłopiec, Józef Dąbrowski, który opowiedział całe zdarzenie swojemu przyjacielowi, Bronisławowi Markiewiczowi, który po wysłuchaniu jego relacji także udał się na spotkanie z rzekomym aniołem. Ten powtórzył mu swoje proroctwa. Jak brzmiały jego słowa? Pokój wam, słudzy i służebnice pańscy, ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej, w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej. Głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy na oku i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy. Obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełnione na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzacie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszemu Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew, w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz. Żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi święte stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam.
Jak widzicie, część przepowiedni już się spełniła, z pewnością ta dotycząca Polaka papieża. Jednak co zresztą przepowiedni? Można ją interpretować w różnoraki sposób. Jedni uważają, że chodziło o II wojnę światową, a inni, że najgorsze dopiero przed nami. Według mnie przepowiednia odnosiła się do II wojny światowej. Może świadczyć o tym fragment, w którym była mowa o tym, że Pan dopuścił na nas ucisk, byśmy oczyścili się z naszych grzechów. Z kolei fragment mówiący o wyginięciu narodu z południa Polski może odnosić się do rzezi na Wołyniu. W końcu były to ziemie południowo-wschodnie. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Szacuje się, że było to około 40 lub 60 tysięcy Polaków. Jeden fragment szczególnie zwrócił moją uwagę. Chodzi o pomoc innym narodom, nawet tym niegdyś wrogim. Czy odnosi się to do aktualnych czasów i naszej pomocy Ukrainie? Jeśli tak, być może dalsza optymistyczna część przepowiedni właśnie przed nami. Co ciekawe, to nie jest jedyna przepowiednia mówiąca o Polsce w taki sposób. Święta siostra Lucja dos Santos, która była świadkiem potwierdzonych przez Kościół katolicki objawień maryjnych w Fatimie, przepowiadała. Odczytam wam kilka fragmentów. Nadchodzące wydarzenia zmienią oblicze ziemi i zmuszą wszystkie narody świata do działania. Niektóre pod presją wojny, inne ze względu na klęski żywiołowe lub zniszczenia, które niesie broń jądrowa. Kataklizmy wywołają panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie pojawią się jednak od razu i z takim samym nasileniem. Będziemy mieli do czynienia z ruchami skorupy ziemskiej, powoli nasilającymi się, aż do niezwykle gwałtownych wstrząsów. Będą one przybierały na sile, aż wulkany zaczną wybuchać. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy przez nowe prawa, zgodnie z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki. Polacy, jeśli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali ziemię, a ocalałej da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski. Co ciekawe, polski duchowny rzymskokatolicki, franciszkanin Czesław Klimuszko, również miał podobne wizje dotyczące naszego kraju. Wcześniej miał przewidzieć między innymi różne tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, wybór Karola Wojtyły na papieża czy islamską inwazję na Europę. W jednej z wizji ojciec Klimuszko zobaczył także kolejny konflikt w Europie, który nie przejdzie przez nasz kraj. O Polsce mówił następująco: Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie. Zostanie tak uhonorowana wysoko jak żaden kraj w Europie. W Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. O Polsce mówiła nawet niemiecka mistyczka i stygmatyczka Teresa Neumann.
Gdy II wojna światowa się zakończyła, spotkała polskich oficerów, którzy nie wiedzieli, czy mogą już wrócić do kraju. Krążyły plotki, że wybuchła kolejna wojna w Polsce. Wtedy Teresa powiedziała im, że jeśli nawet doszłoby do jakiegoś konfliktu, Polska ocaleje. Ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę. Z kolei inną wizją dotyczącą Polski podzieliła się z biskupem Józefem Gawlinem. Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację, ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. Za wami wstawia się czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie. Jak widzicie, Polska w wielu przepowiedniach największych wizjonerów ma przed sobą świetlaną przyszłość. Przedstawiłam wam tylko 4 przepowiednie, a jest ich znacznie więcej i wszystkie brzmią bardzo podobnie. O optymistycznej przyszłości Polski mówili także franciszkanin Rocca, kardynał August Chlond czy polska mistyczka Wanda Malczewska. Czy te wizje się spełnią? Zobaczymy. Z pewnością niepokojące jest to, co aktualnie dzieje się wokół nas. A wy? Co sądzicie o tych wizjach? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.